No dobra, Gangus czeka na jazdę. Uwalony. Będzie pewnie hejt, jak zwykle. Czemu nie myjesz motoru? Nie myję go też dlatego, że nie mam czym. Nie mam czym, a po drugie, nie jestem zbytnio tak zwolennikiem mycia motorów co chwilę. Tak wam szczerze powiem. Lagi mam zabezpieczone z przodu, więc się nie przejmuję, że tam coś mi porysuje to błotko. Tylny amortyzator mam zabezpieczony, więc zbytnio tutaj nie ma co mi zagrażać w motorku, więc kwestie estetyczne, mycie, to ja tym motorem po drodze nie jeżdżę, więc to on jest tylko i wyłącznie do jazdy po terenach. Kupię karczara, no to ewentualnie się go wtedy dopiero umyję, od czasu do czasu. nie cały czas, od czasu do czasu tylko. Cóż, no co, no trzeba będzie łańcuch wyczyścić, drucianką przeczyścić go trochę. Ale już na początku był tylko problem, teraz już mi łańcuch nie strzela, bo trochę się rozruszał. Dawaliście mi pytania czasami, czym ja smaruję łańcuch. Ja jestem zwolennikiem oszczędności, oszczędzam na każdym kroku, więc smaruję łańcuch jak z dziada pradziada. Dawniej się to robiło, czyli przepalonym olejem i starcza i jeździ. Nie trzeba jakichś specjalistycznych środków do tego. Ten łańcuch to i tak jest wszyscy w jeździe takiej endurowatej przez chwilę, a zaraz jest zawalony całym błotem, więc na jedno wychodzi. Po pierwszym topieniu te środki to najbardziej się sprawują w motorkach na drogę, które jeżdżą po drodze. No wtedy łańcuch macie naprawdę ładny, nie wygląda taki brudny, czorny. Tylko jest naprawdę ładny i nie zostawiają się potem takie smugi różne teoretycznie, bo ten łańcuch jak wysmarujecie olejem, to on chlapie strasznie. Tutaj możecie widzieć, ktoś może mówić, że ja mam tu wyciek. Nie mam tu wycieka, to jest po prostu ten olej, nadmiar oleju, co jak się jedzie, to łańcuch wychlapuje tutaj do przodu. No, więc no takie środki to ja polecam do takich bardziej motorów, bardziej do takich motorków na drogę. A w teren, no to cóż tam, no. Nie ma to zbytnio różnicy. Różnicy nie ma. Dobra, podjechał Pit Bike Rider. Będzie. Będziemy patrzeć. No, ja sobie zamówiłem sobie oponę, kurwa, 12 mi przyszła. Pierdę. Ale no, bo sobie nie sprawdził, pisało wyraźnie, że... Ale jak pisało, no to... Czasami się mylą przecież, kurwa. No, już napisałem gdzieś. No bo jak wiesz, jak jest napisane, że 14, czy tam nie wiem, jaką 14 potrzebujecie, a przysłali 12, to... ja zostałem, no to... No, to na ich pan... Feedback koło, jak widzieliście, przywiózł. Zbytnio tam nie gadaliśmy, bo jadą po nowego Gangusa. Dla znajomego jakiegoś jego. Nie wiem, dla kogo to jest jeszcze. Zobaczymy, kto to będzie tym jeździł. Prawdopodobnie w następnym odcinku. Dobra. Wyczyszczę sobie standardowo filtr, bo trochę go pochlapało, troszeczkę z błotka na wierzchu. Ja smaruję tylko tą wewnętrzną gąbkę, zewnętrzną zostawiam suchą. No tyle chyba tu będę z takiego serwisu. Aha, i olej wymienię. O, ciepieram, wreszcie pan MRF wymieni olej. Tak, wymienię już olej na jakiś motula. Na motula już zaleję, już taki lepszy. Chociaż jego też trzeba będzie troszeczkę szybciej wymienić, bo w silniku jeszcze tam są pozostałości po tym. Tym takiej średniej półki, gorszym oleju. Tak, jeszcze wam pokażę tą felgę Pit Bike Ridera, o co to chodzi. Mianowicie wyskakuje, kurde, od czasu do czasu tu wyskakuje z ranta. Trzeba będzie tutaj dowalić więcej powietrza i zobaczymy, jak to będzie. No bo coś tu się odpierdzieliło. Obstawiam, mam taką teorię, że Pit Bike Rider jak zakładał tymi dużymi bryszkami, w środku to jest taki dookoła ranta jest pręt, drut. Taki grubszy i mi się wydaje, widać tu po tym, jak to jest przyszczypane, prawdopodobnie Pit Bike Rider urąbał ten drut. Urwał się ten drut, no i niestety jest problem taki, że teraz wylatuje.
Tak to wygląda. Zwiększyło to swoją objętość. Myłem w benzynie. Teraz jest zielony kolor benzyny, bo jest po tym środku do nasączania filtrów. Zwiększyło to swoją objętość, ale to tylko jest chwilowe. Druga gąbka też zwiększyła swoją objętość. Możecie zobaczyć, że jest taka spuchnięta. Ale to też jest tylko chwilowe. Była trochę bardziej, ale po przedmuchaniu trochę zmniejszyła. Ona wróci do swojego pierwotnego stanu, jak odparuje cała benzyna z filtra. Dlatego ja to zostawię, żeby sobie powisiało na jakimś przewiewnym miejscu. I tyle. Tyle w temacie. Ważne jest to, żeby to dobrze wydmuchać. Tak samo ktoś powie, że to jest wada, że zwiększa się ta objętość i to wszystko. To nie jest wadą, bo jak puchnie to, te dziureczki, ta przestrzeń między tymi gąbkami, ona się powiększa, tak jakby większe dziureczki są i łatwiej jest wydmuchać, wyczyścić to do naprawdę kozackiego stanu, w sensie, że będzie ani jednego syfka tam nie będzie w środku praktycznie. Ja to gdzieś odkładam, niech sobie to schnie, a teraz się zajmę za to koło, więc tu będzie cięcie, może mi się uda to jakoś zrobić, żeby dało się jeszcze dzisiaj pojeździć. Już na ząbkach nie siedzi tak mocno jak na początku. Chociaż nie jest jeszcze tragedia. Nim lepiej siedzi na tej zębatce, tym w lepszym stanie jest łańcuch. Tak najlepiej już sprawdzać. Bo o to chodzi, wtedy wychodzi ile ząbków mniej więcej trzyma łańcuch tutaj z przodu. Im ciaśniej siedzi na tym, tym więcej ząbków trzyma podczas jazdy. Nim bardziej tutaj jest wyciągnięty, tym mniej ząbków i szybciej się wam przeciągają. No i się niszczy zębatka. Przez to tak samo. Gaźnik w środku jest idealnie czysty, bo ktoś tam kiedyś pisał, że pewnie gaźnik cały jest zawalony po tamtej jeździe. Możecie sobie zobaczyć, jak wygląda w środku. Ciutki jak łza. Więc no nie ma żadnych problemów, że pociągło mi syf do silnika. Tak samo pisaliście a propos, że kopcił od czasu do czasu. No nie ukrywajmy, no pitbike dość dużo leżał na boku albo do góry nogami, więc no odma jest tutaj i tam trochę wyżej, bo ta odma jest przecięta, jest zżygana cała olejem. No nie ukrywajmy, no pitbike nie jest stworzony w czterosuwie, żeby pracować pod każdym kątem, nie? No i wywala olej przez odmę. Tak samo jak leci bardziej silnik do przodu, to cały olej się przelewa tutaj na cylinder i jest większa szansa, że jak jedziemy ostro w dół, że po prostu może nam przepierdzielić oleju trochę przez pierścienie, nie? Najbardziej to jak zgaszony silnik jest. A potem jak odpalimy, no to może zakopcić. Filtr mi już przeschnął, nasączamy go olejem do filtrów. No i też jak one odsączymy go do olejem do filtrów, też trzeba chwileczkę poczekać, żeby tam odparowało trochę. I dopiero wtedy odpalamy pita, nie od razu po nasączaniu. Trzeba chwilę odczekać. Tutaj od braciaka pożyczam, mam nadzieję, że się nie będzie dar. Coś takiego. Może za mało pokazałem, nie będzie widać. Olej do filtra. Czemu się tym dziadostwem to smaruje? Po to, żeby ten cały syf się przylepiał do filtra na zewnątrz, nie wciągało go do środka, jak i on jest, można powiedzieć, że woda pod nim spływa, nie? Jak będzie dobrze nasączony, to woda kapnie i nie będziecie mocno gazować pitbike'iem, to ta woda spłynie z tego filtra. Nie przyciągnie go do środka, nie wsiąknie tak jakby do środka filtra, tylko po zewnątrz spłynie i spadnie z filtra, jak dobrze nasączycie. Dobra, no.
Ja do tego używam takiej folii, bo nie będę tego ręcznie robił. I dobrze wcieram to. Staram się dobrze to wetrzeć ze filtr. Im lepiej to zrobimy, tym większa szansa, że pitbike dłużej pochodzi. Można tak powiedzieć. Filtr nasączony. Teraz trzeba będzie go zostawić w przewiewne miejsce, żeby odparowało tam troszkę. Rozpuszczalniki czy nie rozpuszczalniki, nie wiem. Ale ja zawsze zostawiam, żeby to odparowało coś. Troszkę. No i dobra, filtr założony, wyczyszczony. Jeszcze parę słów a propos filtra, bo niektórzy piszą, że... No, spotkałem się z tym, że ludzie piszą, że nie nasączają filtrów, nie czyszczą i jakoś motor jeździ. No tak, no jeździ ten motorek, to jest tak samo, mogę to zrobić porównanie takie. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie, o co chodzi. To jest takie coś, jakbyście bez żadnej maski poszli na burzę piaskową albo na pustynię i tam mieszkali i przebywali na tej pustyni. I nie przetykali w ogóle twarzy niczym, żadnymi chustami, niczym. Wierzcie mi, na początku też będziecie chodzić, łazić i się wam nic nie będzie działo, ale jak nawdychacie się tego piasku, to w pewnym momencie no, może być dupa, może być problem. W ten sam sposób jest tutaj, nie? Na początku, jak jest ten filtr czysty, no to wszystko fajnie jest, ale nim jeździmy dłużej i zaczyna wciągać taki piasek, który jest twardszy niż powierzchnia cylindra i pierścieni, no to się cała powierzchnia się tutaj rysuje i potem zaczyna ten pitbike kopcić, spada nam kompresja, już nie jest taka przez odmę nam... Najczęściej jak się kończy silnik, to widać, że przez odmę zaczyna napierdzielać dymem. Jak zaczyna nawalać dymem przez odmę, no to już jest ewidentnie końcówka już ostatniej podrygi silnika, więc no, jest to naprawdę istotne używanie jakichś tam specyfików do nasączania tego filtra, czyszczenie go regularnie, w szczególności w pitbajkach, a jeszcze większa, bardziej to jest zalecane, jeśli jeździmy po terenach, tak jak na przykład ja, nie? Teren błota, woda, takie większe kałuże, no to ewidentnie jest to zalecane, bo nasiąknie wam ten filtr wodą. Wystarczy jedna kropelka wody, która wam wciągnie do silnika i siądzie na elektrodzie pomiędzy, na przerwie na świecy, już wam motorek nie odpali, bo nie ma tej przerwy i nie ma przeskoku iskry, więc wystarczy tyle. I motorek już nie będzie chciał chodzić, nie odpali, dopóki nie odparuje ta kropelka wody. Więc mam nadzieję, że mnie rozumiecie, jest to naprawdę bardzo istotne. Dużo osób też tam, a propos jakichś tuningów, nietuningów i wpływu na żywotność silnika, jest, ma to wpływ na żywotność silnika, różne te tuningi, te wałki, niewałki, ale wierzcie mi, że tak czy inaczej, zanim będzie miało to wpływ na żywotność silnika między zwykłym a na przykład wałkiem Z40, najczęściej, nie mówię, że każdy, ale najczęściej przychodzi remont właśnie przez ten oto filtr. Wcześniej zajedziecie silnik przez nieczyszczenie filtra lub że wam pociągnie wodę, piasek, jak jest jakiś nieszczelny, pęknięty, uszkodzony filtr. Więc na to musicie zwracać uwagę. Czasami też zdarza się, mi się zdarzyło to już nie raz, że wywalę się i na przykład roztarga mi się ten filtr. Jest to możliwe, przebije patyk albo coś, zrobi dziurę w nim. Zwracajcie wtedy na to uwagę, czy się nie uszkodził. No i wtedy no, jak już dojeżdżacie do domu, to raczej nie wariować, żeby nie pociągnęło nawet jakiegoś kamienia do środka. Bo zdarzały się takie, raz dostałem silnik do roboty, który został uszkodzony, zablokowało silnik. Po prostu zablokowało silnik. A czemu zablokowało? Wykrzywił się zawór i okazało się, że w cylindrze był kamień. Wciągło kamienia do środka.
No, też takie sytuacje były. A dlaczego? Bo ktoś jechał bez filtra. W ogóle nie miał filtra założonego. Albo te stożkowe, to tak samo. Teraz też zaraz będzie na mnie hejt, na pewno. Albo że robię antyreklamę. Nie robię antyreklamy, tylko po prostu takie rzeczy już jak zauważyłem to pierwszy raz, a mianowicie co zauważyłem pierwszy raz, to czym się chwalą w tych najnowszych MRF-ach, tym filtrem, ich super zarąbistym filtrem. To jest tak samo, taka sama reklama tego filtra jak gaźnika MOLK 26, czyli nie wiem co to za specjalista tam się wypowiedział a propos tego filtra. Ja na pierwsze oko już jak widziałem ten filtr, no to, kurde, musiałbym nagrać wam pierwszą reakcję, jak się śmiałem, jak to zobaczyłem. Jest to totalne dziadostwo. Może się wypowiedzieć u mnie pod filmem ktoś, kto posiada taki filtr w swoim najnowszym MRF-ie, tym 2021, coś takiego, w tym najnowszym MRF-ie, to zaczął on być stosowany. Może macie na ekranie teraz obrazek, jak on wygląda. To było do przewidzenia i mam nadzieję, że chyba moje wnioski się sprawdziły, bo parę osób mi to pisało, że rzeczywiście tak jest. A mianowicie jest strasznie mała powierzchnia gąbki. No nie wiem kto to wymyślił, kto to projektował, ale musiał być nieźle musiał popić dzień wcześniej, jak to projektował, bo jak nasączymy, porządnie nasączymy ten filtr, jest mała powierzchnia filtracyjna. A zarazem, no nie ukrywajmy, że te oleje do filtrów zmniejszają nam przepływ powietrza. No bo jest ten kleista, ta substancja, ona tam musi być, pozatykać trochę tych dziurek w tej gąbce i zmniejsza się przepływ, nie? Ale jak mamy tutaj na przykład w tym wypadku większą powierzchnię filtracyjną, bo jest większa powierzchnia filtracyjna, więcej tej gąbki jest, no to jak damy tego smaru do filtrów, no to jeszcze to wydala wtedy to powietrze, ten przepływ jeszcze jest odpowiedni, ale tam przy tamtym filtrze jest naprawdę mała ilość tej gąbki i to nie było projektowane po to, żeby było dobrze dla was, dla waszych pitbajków, tylko to było tylko i wyłącznie projektowane po to, żeby jak najmniej zużyć materiału, jak najwięcej sprzedać. I dlatego śmiałem się, jak to zobaczyłem i już wyczaiłem na początku, o co chodzi. No, filtry tanie na pewno są w porównaniu do tego, pewnie tańsze są na pewno tamte filtry, bo jest mniej gąbki, mniej materiału. Rozumiecie, o co chodzi. Tu nie chodzi o jakość, tu chodzi o kasę. No i jak nasączycie dobrze tamte filtry, to mogę wam powiedzieć, że gazik pewnie będzie wymagał regulacji, bo będzie za mało powietrza, za dużo paliwa. Możecie się na dole w opisie pode mną, pod filmem wypowiedzieć, ale obstawiam, że tak jest. No na logikę tak musi być. No. Oczywiście ja mówię o, jak ktoś porządnie nasączy, tak jak na przykład ja, no porządnie nasączy olejem filtr. Jak ktoś tam nasączy tak tylko powierzchownie, tak psiknie parę razy jakimś sprayem, no to logiczne, że tam jeszcze jakoś to wydoli. Ale żeby dobrze nasączyć filtrem, on musi wsiąknąć to. Musi wsiąknąć ten olej, żeby nie puszczał potem wam śmieci do środka i wody, bo jak popsikacie sobie po zewnątrz, no to taka operacja, takie nasączanie to wam nic nie da. Musi to być dobrze nasączone, żeby robiło robotę. To sobie jeszcze wyczyszczę poza odcinkiem, rozgrzeję pita i spuszczamy olej, zalewam go świeżutkim. Thank you.
standardowo lejemy motula. Sprawdzony olej, więc nie ma co kombinować. Z tego co widzę, to trochę przeholowałem na tamtym oleju, tak wam powiem szczerze. Trochę mój błąd. Ale motor dostawał i to ostro w dupę. Powinienem go wymienić dość dużo wcześniej, bo się zbyt mocno dotarł. Ups! Dotarłem go i to mocno. Mam nadzieję, że nie będzie kopcić. O, motor pracował zbytnio, jak wam szczerze powiem. Motorek pracował pod strasznie dużymi obciążeniami, tak wam powiem. Ja wam nie zalecam, bo to był taki bardziej test teraz robiłem. To co robiłem, to był taki bardziej test, tak wam powiem szczerze, jak to ten silnik zniesie. No i nie za ciekawie to je wygląda. Zaraz sprawdzę, czy są opiłki, czy to tylko aluminium jest. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Oczywiście nic nie obijam w bawełnę, mówię jak jest. Nie wiem, czy będziecie widzieć, to jest taki brokat. Brokat w tym silniku. Zaraz zobaczymy, no, jak to będzie wyglądać. Jest taki brokat, tylko to też jest po tym starym oleju trochę. Zaraz sprawdzimy magnesikiem, czy są opiłki metalu, czy to wszystko to jest aluminium. Bo jak to jest aluminium, starte sprzęgło, bo dość ostro sprzęgłem ładowałem, więc będą tutaj elementy sprzęgła na pewno. A wytarte aluminium to z kosza sprzęgła będą prawdopodobnie. No, będzie prawdopodobnie to wszystko z kosza sprzęgłowego, bo dość ostro było strzelane ze sprzęgła. Dobra, zaraz zobaczę, idę po magnesik. Dobra, mamy magnesik we folii, żeby nie trzeba było z magnesu potem sprawdzać. Folia jest czyściutka. Zobaczymy, no. Ja tu oczywiście nigdy nic w bawełnę nie obijam, co mi dużo osób zarzuca. Jak jest, tak pokazuję, no. Motorek, jak wiecie, u nas nie stoi, jeździmy tylko. No to nie jeździmy wolno, tu jest katowany ten sprzęt bardziej, można tak powiedzieć. No i co to jest? Jakiś jeden odłameczek czegoś tam znalazł się. Ale to też pewnie od kopka. To może być od kopka, od zębatki. Nie, powiem wam, nie ma tragedii. Jeden tylko taki malutki odłameczek był. Stryba od skrzyni albo od... Prawdopodobnie od skrzyni albo od kopka. Też tak może być. Więc tragedii nie ma. Myślałem, że będzie kiepsko, a tu się okazuje, że nie. To broka to jest aluminium ze sprzęgła. Sprzęgło przyjarane i obudowa skrzyni. Wszystko od sprzęgła jest raczej. Więc to nie ma tragedii. To sprzęgło dostało ostra strzała tylko. To groszowe sprawy, więc nie mam czym się przejmować. Dobra, zalany jest świeżym olejem. Odpalamy dziada. Dobra, kopci czy nie kopci? Tragedii nie ma. Tamten ten mały odłameczek to raczej od kopka, bo czasami kopek lubi odbić, więc to jest raczej z tego się wzięło. Nawet coś się działo, to nie ma co się przejmować. Tylko teraz będę musiał już przypilnować, bo trochę przeholowałem na tym oleju, tak wam powiem szczerze. Moja wina, aby coś się podziało. O, mówiłem, że to chwilę ma... No, wy musicie to chwileczkę tylko pojeździć na takim oleju. Parę motogodzin, no i zmiana, no. Ja pojeździłem paręnaście motogodzin. Przeholowałem i to ostro. No, ale... Teraz to jak będę zmieniał olej, to się weźmie i ściągnę dekiel boczny i wyczyszczę tam ośrodkowy filtr.
żeby nie było. To będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Następny będzie upalanie z Pitbike Riderem i nowym członkiem ekipy na Pit Gangu nowym. Zobaczymy, jak to będzie tam sobie dawał radę. Pitbike Rider niestety chyba pojedzie na 125, no bo tą oponę się nie udało podratować. No jest szczelony drut w środku, zarąbał z prawej, to po całości mógł do mnie wpaść, to bym to zrobił, ale chciał zrobić samemu. No, ja nie mam nic przeciwko, bo każdy niech się powinien uczyć samemu, nie? Dawać sobie radę z wszystkim. Jak się nie będzie próbowało, no to się nie nauczy człowiek. Tyle. No niestety będzie musiał kupić nową oponę. Dobra. Podobało się, łapeczka w górę. Nie podobało się, łapeczka w dół. Jesteś nowy, możesz kanał zasubskrybować. Ostatnio się udaje w miarę regularnie odcineczki dodawać, więc koniecznie dzwoneczek, jeśli chcesz dostawać powiadomienia z kolejnym odcinkiem. No i tyle, żeby być na bieżąco jak najszybciej. To ja się z Wami żegnam, widzimy się niebawem. Jest sporo roboty, sporo odcinków przed nami. I tyle. Na razie, hej!